Możemy zaczynać, jestem gotowy. No, jestem nowym zawodnikiem w Krakowi, więc dlatego myślę, wybrał mnie, żeby kibice mogli mnie lepiej poznać. Mam obojętny stosunek do innych klubów. Mam tutaj kontrakt podpisany na razie na rok czasu, ale chciałbym się związać z Krakowią na dłużej, jak będzie taka możliwość. Bardzo szybko zostałem tutaj przyjęty przez kolegów, bardzo fajnie, naprawdę tutaj się z nimi zżyłem. Jestem tylko półtora miesiąca, ale jest tutaj bardzo fajna grupa, więc cieszę się, że tutaj jestem w Krakowie i dobrze się tu czuję. Tak na pewno tutaj jest tu grupą, że tak powiem, z ruczaju, gdzie razem mieszkamy, czyli tutaj Mateusz Żydko, Krzysiek Danielewicz, jeszcze z Edgarem Edhardem, Marcin Budziński. Blisko siebie mieszkamy, jeździmy razem na treningi, więc tak z nimi jestem bardziej zżyty, ale ogólnie cała grupa jest bardzo fajna i z całą grupą się bardzo dobrze rozumiem. Znaczy to nie zależy tylko ode mnie. Wiadomo, miałem podpisany kontrakt z Bełchatowem i jeżeli jakiś klub się po mnie zgłaszał, to zazwyczaj Bełchatów tam jakieś większe pieniądze za mnie chciał. Były też takie sytuacje, że już gdy miałem zmienić klub, doznawałem jakiejś takiej poważniejszej urazu. Wiadomo, że wtedy jest bardzo ciężko o zmianę tutaj. Na pewno takim tutaj zawodnikiem z dużymi umiejętnościami jest Krzysiu Danielewicz, również Edgar. Za dużo z nim nie pograłem, ale widać, że Sidney ma bardzo dużo umiejętności i na pewno jeżeli chodzi o mnie jako napastnika, mogę mieć bardzo dużo pożytku z niego. Przychodząc tutaj nie wiedziałem, że w ogóle jest jakaś klątwa. Ja nie jestem ani przesądny, ani nie wierzę w takie rzeczy. Bardzo fajnie wspierają tutaj nasz zespół. Dopingują cały czas, czy jest dobrze, czy źle, to cały czas nas wspierają. Ta wrzawa naprawdę tutaj pomaga tylko zawodnikom w lepszej grze i jeszcze bardziej motywuje. Przeciwko Wiśle wygraliśmy 1-0 w Bełchatowie. Z ruchem Chorzów strzeliłem bardzo fajną bramkę, takiego loba z 30 metrów. Najważniejsze są bramki te, które dają zwycięstwa, więc jeżeli ta z Wisły jest dająca zwycięstwo, to na pewno ta jest zdecydowanie ważniejsza. Byłem chyba najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Staram się skupiać tylko na sobie i myśleć o meczu, a nie o tym, co się dzieje na trybunach i o przeciwniku. Ja wychodziłem z założenia, że po każdej kontuzji wrócę mocniejszy, silniejszy, lepszy. Kocham grać w piłkę nożną, więc nigdy nie myślałem o zakończeniu kariery. Staram się za każdym razem wmawiać sobie, że zaraz będę miał kolejną sytuację, którą muszę wykorzystać i staram się jak najszybciej o wcześniejszej zapomnieć. Trudno powiedzieć, czy to by była rola trenera, czy kogoś innego, ale myślę, że dalej jakoś tam bym chciał zostać w piłce. Część słów znam, ale nie do końca, więc na razie nie śpiewam. Tak, jak najbardziej. 7 lat byłem w Bełchatowie. Zawsze chciałem grać dla większego klubu, dla większej publiczności. Uważam, że mamy naprawdę silną, dobrą drużynę i możemy sobie poradzić z tym składzie, jakim jesteśmy. Wielkość klubu, stadion, kibice. Staram się oglądać dużo meczów lig zagranicznych i patrzeć na zawodników dobrze zaawansowanych technicznie, a przede wszystkim na napastników, na wykończenie akcji, na przyjęcie piłki, na dribbling. Kibicuję bardzo Messiemu, bo jestem kibicem Barcelony, ale nie wzoruję się na nim, bo tak naprawdę no, nie da się na nim wzorować, bo on jest z innej planety. Leo Messi jest najlepszym piłkarzem. Bardzo się różni, ponieważ na Krakowi jest większy stadion, przychodzi dużo więcej kibiców, takich zagorzałych sympatyków, którzy ciągle śpiewają, dopingują i doping, który pomaga zawodnikom jest dużo większy i lepszy. Można powiedzieć same plusy, bo staramy się bardzo dużo utrzymywać przy piłce, grać atak pozycyjny, gdzie to jest rzadkość w lidze polskiej. Do tego są potrzebni bardzo, bardzo dobrzy techniczni zawodnicy, jaki tutaj w Krakowie mamy i bardzo mi odpowiada ten styl. To można nawiązać do taktyki, jaką gramy. Jestem bardzo zadowolony i nastawiony pozytywnie na dalszą pracę z trenerem stawowym. Artur Jędrzejczyk z Legii, wcześniej jeszcze Dixon Choto, Manuel Arboleda.
To myślę, że jeżeli chodzi o przyszłość, to na pewno. Naprawdę, utrzymywanie się przy piłce, próbowanie grania cały czas w ataku pozycyjnym jest bardzo trudne i na pewno jeżeli się to dobrze wyćwiczy, dobrze zacznie to funkcjonować w drużynie, to musi przynieść sukces. To musi naprawdę dobrze funkcjonować, a w Krakowi z dnia na dzień z treningu na trening wygląda to coraz lepiej. Każdy napastnik przed sezonem musi w siebie wierzyć i wierzyć w to, że może zostać królem strzelców. Miejmy nadzieję, że już mamy ją za sobą, że te kontuzje, które wcześniej miałem. Jestem tu chyba zbyt krótko, żeby mówić o tym, czy coś mi się nie podoba, bo na razie wszystko funkcjonuje dobrze. Wychodząc na boisko w każdym meczu chciałbym strzelać te bramki, oby było ich jak najwięcej. Iniesta, Xaviego, Messiego. Z największym profesjonalistą, jakim się spotkałem, to był Marcin Żewakow. Zazwyczaj to jest tak, że słucham muzyki i staram się układać sobie w głowie, jak mógł wyglądać mecz i myśleć o moich najlepszych zagraniach. Zaużywano w bezpieczny sposób, tak? Ale jeżeli chodzi o oprawy takie, to by się przydała, bo to wygląda bardzo fajnie, zwłaszcza wieczorem, ale używana z głową. Przed meczem derbowym na pewno napięcie, atmosfera jest większa, jest większa adrenalina, większe skupienie, większe zaangażowanie. Krakowia nigdy nie spadnie do pierwszej ligi. Nie miałem okazji być z nikim na imprezie, więc ciężko mi powiedzieć, czy w ogóle chłopaki imprezują. Może będzie okazja, to w innym wywiadzie kiedyś powiem, jak już będę wiedział. Każdy ma tam jakiś swój charakter, podejmuje jakieś decyzje, to jest ich prywatna sprawa, ja staram się takich ludzi nie oceniać. Wychowankowie, tak? Czyli tutaj myślę, że Sebastian Steblecki jest wychowankiem. No i zawodnicy, którzy już spędzili tutaj trochę więcej czasu. Bartek Dudzic, głównym chyba takim fanatykiem, to jest chyba nasz kierownik. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno już po fakcie, jakby człowiek miał taką sytuację, taką propozycję, wtedy mógłby odpowiedzieć na to pytanie. No ja jestem miesiąc czasu, półtora miesiąca jestem w Krakowi, pomału zżywam się z tym klubem, więc ciężko mi jest stwierdzić, co bym czuł, jaka by była sytuacja, jakbym miał przejść do Wisły. Iniesta, Xavi, Messi, Dani Alves. Może bym zmienił tylko bramkarza, myślę, że Neuera. Do obrony Thiago Silva. Mógłby być z Piqué albo z Puyolem. Na lewej podoba mi się gra Jordiego Alby. W ataku Messi. Z Neymarem, tak, z Neymarem. I trzeciego musiałbym kogoś sobie wstawić, może jakiegoś takiego goladora jak Zlatana. No chyba, żebym mógł wstawić siebie, to fajnie by było. Ale miałem się wcielić w rolę trenera, więc musiałbym być grającym trenerem. Zdecydowanie tytuł mistrza Polski. Przy zdobyciu mistrzostwa, wiadomo, tam te bramki ktoś musiałby dla drużyny strzelać. Może by się zdarzyła taka sytuacja, że nie zostałbym też królem strzelców. Ile wygramy? To jest fajne pytanie, bo już jest na nie odpowiedź. Wygramy, a nieważne ile. Pewnie tak. Raz, że boczni obrońcy nowocześni teraz muszą się dużo podłączać w akcje ofensywne, stwarzać przewagę. Jak i również muszą zająć się bronieniem, więc muszą być tacy uniwersalni, więc podejrzewam, jest to bardzo, bardzo trudna rola. Grałem w swoim macierzystym klubie w Unii Hrubieszów. Dla przyjemności czasami ćwiczy się takie sztuczki, żeby zobaczyć, jaka jest technika. Fakt, że to nie jest technika użytkowa, tylko taka zabawowa, że tak powiem, ale znam kilka sztuczek. Nie. Pewnie tutaj nawiązujemy do tego, że tracimy dużo bramek, ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie można rozliczać tylko obrońców z bronienia. Cała drużyna musi bronić i wspierać naszych obrońców. Widzę hiszpańskie, ponieważ jest to, uważam, najlepsza liga i najbardziej techniczna. Jakoś tak zrobić, żeby w siebie uwierzyli, bo skoro wystawiłem jakąś tam jedenastkę i wierzyłem, że sobie poradzą, to oni też muszą w siebie uwierzyć, w swoje umiejętności. Nie jestem tak aż rozpoznawalny, jeżeli chodzi o Kraków. Nie miałem jeszcze takiej sytuacji, żeby gdzieś tam w sklepie ktoś mnie poznał. Może tego nie zauważyłem, ale tutaj nikt nie podszedł, nikt się nie pytał, więc jest na razie spokojnie. Przeciwko Hiszpanii dostałem powołanie do reprezentacji Polski. W pamiętnym przegranym meczu 6-0 miałem okazję zagrać przeciwko nim 45 minut. Postaram się w najbliższym meczu, aczkolwiek
Najważniejsze są zwycięstwa. Chciałbym w każdym meczu strzelać bramki, dawać tutaj kibicom i kolegom z drużyny wiele radości. Od małego kibicowałem Barcelonie i to się nie zmieniło do dzisiaj. Ja nie mam, nic takiego nie robię, po prostu wychodzę na boisko. Przy pierwszym kroku tylko się żegnam, a tak wiem, że tam mają, że jak wchodzą na boisku, to czasami, nie wiem, skaczą na jednej nodze, zazwyczaj chyba na lewej ze 3 razy, albo się obracają czy coś, ale jakichś takich dziwnych nie było. Kogoś takiego silniejszego ode mnie, większego, bo ja tak staram się bardziej bazować na sprycie, na technice. I może potrzebowałem kogoś takiego do rozbijania. Wiemy, że i Marcin Robak i Dwaliszwili to tacy dosyć wielcy faceci, że tak powiem, i mogliby troszeczkę mi obrońcy poprzestawiać, może wtedy było mi łatwiej. Dziękuję bardzo wszystkim kibicom za pytania. Mam nadzieję, że mogliście mnie lepiej poznać. W dzisiejszym odcinku odpinamy pasy. Nagrodę wylosował Szymon Targ.